rozmawialiśmy wcześniej w biurze, że właśnie, że służby socjalne wjechały do ciebie, bo... Tak, to jest właśnie taka druga strona medalu prowadzenia tego biznesu, że to zawsze my jesteśmy tym pierwszym kontaktem. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Eliza Wiączek. Cześć Eliza, piątkę. Cześć Daniel. Eliza od 8 lat opiekuje się moimi spółkami tutaj w Warszawie, także to u niej zaparkowane są większość moich biznesów, szczególnie tych większych biznesów. I w ogóle, jak się stało, że myśmy się poznali? Ja myślę, Daniel, że znalazłeś moją ofertę na internecie. Mhm, tak, myślę, że to nie było wtedy z polecenia. Nie. Po prostu znalazłem ofertę i zobaczyłem, okej, jest całkiem nieźle cenowo. Tak. Zobaczymy, sprawdźmy. Na początku zaparkowałem u Ciebie jedną spółkę, u Ciebie w swojej firmie, która zajmuje się obsługą, nazwijmy to świadczeniem usług biurowych. Użyczeniem adresu. Tak, żeby móc w tym pięknym, stołecznym mieście Warszawa móc prowadzić biznes, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, gdzie jesteś zameldowany, czy gdzie by chciała Ciebie zaparkować Twoja skarbówka. Przede wszystkim. Ja już mam u Ciebie przynajmniej kilkanaście spółek, tak. Te, które uznałem, że warto, i myślę, że o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Także chcę, żebyś o tym powiedziała, bo u Ciebie w Twojej firmie, jak dzisiaj mi powiedziałaś, ja myślałem, że jest kilkaset firm u Ciebie w biurze, ale powiedziałeś, że jest kilka tysięcy firm. Tak. Jak to jest możliwe, że w ciągu 10 lat masz kilka tysięcy klientów? Sam fakt, że taka usługa została bardzo mocno rozreklamowana, że ludzie się przekonali, dowiedzieli, że nie trzeba zakładać działalności bądź spółki w biurowcu, takim typowym wynajmować powierzchni. Nie trzeba z różnych względów bezpieczeństwa i obniżenia kosztów robić tego w swoim mieszkaniu pod adresem zamieszkania, pod adresem zameldowania, bo są takie firmy jak moja, które się nazywają tak zwane wirtualne biuro. Ja nie bardzo lubię tą nazwę, bo to świadczy, że my jesteśmy gdzieś w wirtualnym świecie, a to jest realne. Realne, fizyczne, rzeczywiste biuro, w którym my na co dzień obsługujemy ileś tysięcy podmiotów, tak? Którym użyczamy adresu na potrzeby rejestracji i do nas przychodzi korespondencja, trafia w nasze ręce i jest dalej rozdysponowana wedle pakietu, który klient sobie wybrał. Ja właśnie dzisiaj tam byłem i to jest, uwaga, od 8 lat ja to prowadzę, tam jakby swoje spółki mam, nazwijmy to, zameldowane, zarejestrowane, i byłem tam dosłownie trzeci raz, trzy razy byłem fizycznie i to raz byłem zmuszony przez Elizę, bo powiedziała, że przyszły do Ciebie pieniądze. Bo komornik oczywiście, jak prowadził egzekucję od mojego klienta, który mi zapłacił, to mimo tego, że miał numer konta, wysłał pieniądze do siedziby po prostu. Wypchnął te pieniądze, byle wyszły z jego kancelarii, i wysłał do Elizy, i ja musiałem po te pieniądze przyjechać, bo wiadomo, pieniędzy się pocztą nie wysyła w takim sensie, że no, kopertę. By było, tak, kopertę. W ogóle chyba jest zakaz, nie można przesyłać pieniędzy w kopertach, więc Daniel musiał się osobiście pofatygować, tak, żeby je z biura odebrać. Tak, mimo tego, że jestem często w Warszawie, to po prostu nie ma takiej potrzeby, bo my na przykład wszystkie dokumenty, które przychodzą, to raz na kwartał zamawiamy kuriera i ze wszystkich spółek wysyłamy je sobie do Lublina, a później ewentualnie do księgowości. Tak, ty masz duże biuro handlowe w Lublinie, w związku z czym masz firmę kurierską, która świadczy tobie usługi, ale gro klientów takich mniejszych przedsiębiorców, którzy działają na terenie całej Polski, nie muszą korzystać z usług firmy, no to my również taką usługę świadczymy, że właśnie odsyłamy im tą korespondencję na wskazany adres, więc Daniel, ty byłeś trzy razy w ciągu 8 lat, wliczając to dzisiejszy dzień, a mam klientów, którzy są ze mną 10 lat od początku istnienia firmy i nigdy w biurze nie byli i nie mają takiej potrzeby, bo wszystko załatwiamy korespondencyjnie, mailami, skanami, kurierami. Tak? I niektórzy sobie tego nie wyobrażają. Ja pierwszy raz po 8 latach zobaczyłem w tym roku swojego księgowego, który jest w Poznaniu i księguje moje wszystkie spółki. I to jest dopiero też jakby, bo tam jest jeszcze większy kontakt bezpośredni, bo co miesiąc się rozliczamy i co miesiąc są deklaracje i tak dalej. I to wymaga pewnego jakby zmiany mentalnego myślenia, żeby pomyśleć sobie, ej, to nie jest wcale potrzebne, żeby do tego biura zaglądać. Tak. I wiele osób się zastanawia, na przykład, czy to jest legalne, prawda? I
jest jak najbardziej legalne, dlatego że my legalnie użyczamy adresu na potrzeby rejestracji. Jest podpisana umowa. Umowa najmu tak naprawdę, tak? Umowa użyczenia adresu i świadczenia usług biurowych, w zależności od pakietu, który klient wybierze. Więc oficjalny adres w KRS-ie, czy to spółki, czy fundacji, czy stowarzyszenia, czy w CIDG działalności gospodarczej, jest u nas w Warszawie Nowogrodzka 31. Tak. Ja się śmieję, że dlaczego Nowogrodzka? Dlatego, że pod Odarem jest najciemniej po prostu. Biznes Rider. Co mnie na przykład przekonało do tego, żeby pomyśleć o Warszawie, jako o spółce, bo mi taki przedsiębiorca kiedyś powiedział taką historię. Duży przedsiębiorca, który miał dużą firmę handlową w Lublinie, powiedział tak: my jesteśmy zarejestrowani w Lublinie. Mamy konkurenta w tym samym biurowcu, dzielimy biurowiec z inną naszą konkurencją, lubimy się bardzo, rozmawiamy ze sobą i tak dalej. Natomiast my mamy firmę w Lublinie i mamy rok do roku, co roku kontrolę. Przychodzą tu te same panie, kontrolują nasze dokumenty i jakby rutynowo przeglądają wszystko i po prostu nas no, tak trochę trzepią. A jest mój znajomy, który prowadzi taką samą firmę, z tym samym profilu, w tej samej skali działalności, gdzie tyle samo milionów robią obrotu, są zarejestrowani w Warszawie, działają tak samo w Lublinie i na terenie całej Polski oczywiście też. Natomiast oni od 10 lat nie mieli ani innej kontroli. Tak. I to mnie przekonało, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że Warszawa jest bardzo dużym miastem, które jest bardziej anonimowe. Tych podmiotów gospodarczych, które się rejestrują w Warszawie, jest tysiące. My podlegamy pod największy urząd skarbowy chyba w ogóle w całej Polsce, w związku z czym jeżeli ktoś normalnie, legalnie prowadzi biznes, płaci podatki, nie ma możliwości jakby... Możliwość zawsze jest, tak. Ale jakby szanse na to, żeby te kontrole się odbywały tylko dlatego, dla zasady, że się powinny odbyć, tak. Są dużo mniejsze szanse. Ponieważ jest dużo więcej spółek, na jednego urzędnika przypada tak. W takim urzędzie, także urząd jest gigantyczny, jest ogromny, tak. To tych spółek jest setki tysięcy i tak naprawdę oni mają, jakby zajmują się firmami wszystkim, które mają problemy z podatkami, czyli nie płacą podatków, a nie zajmują się takimi, które działają, funkcjonują. Natomiast w ogóle wirtualne biura, no bo ja nie jestem jedyna ani w Warszawie, ani w całej Polsce, one również mieszczą się w mniejszych miejscowościach i wiem, że jest problem, dlatego że nie do końca jakby urzędnicy rozumieją ideę całej działalności. Natomiast w Warszawie nie ma z tym problemu, dlatego że przez te ostatnie 12 lat czy 13, od kiedy one zaczęły funkcjonować, się przyzwyczaili i jakby zrozumieli i nauczyli, że no jest... Że to jest, to będzie i w ramach przepisów, które tak, są, nie można tego... Z nami kontakt zawsze, tak, bo my zawsze jesteśmy tym pierwszym kontaktem. Zawsze można do nas przyjść, doręczyć korespondencję, czyli nie ma opcji, że ktoś wynajął sobie kawalerkę w Warszawie, zamknął na 4 spusty i nie ma możliwości doręczenia pisma, nie ma kontaktu z taką osobą. Jest kontakt, bo my jesteśmy w biurze, biuro jest czynne i oczywiście urzędnicy przychodzą do nas, tak, i dostarczają pisma, że tak... Do klientów i to normalnie wszystko funkcjonuje. Ja to się czasami śmieję, że nie różnimy się bardziej od... znaczy oczywiście, że się różnimy, ale jakby jesteśmy podobni do bardzo dużej placówki pocztowej. Okay. No to jest chyba popularne od kiedy tak naprawdę spółki zaczęły być popularne. Ludzie zauważyli, że prowadzenie spółek to nie jest wielkie, to jest, nie jest przeznaczone dla tylko dużych biznesów, tylko dla normalnych podmiotów, tak. Które mają odwroty już nawet od tam kilku tysięcy miesięcznie, że to się nawet bardziej opłaca, jest bardziej bezpieczne. I ja mam taką zasadę, na przykład to często o tym mówię też, że ja wolę być taką płotką w oceanie niż rekinem w akwarium. Dokładnie. I w moim mieście wszyscy się znają, tak. Wszyscy wiedzą, kto jest, kto czym jeździ, ile zarabia, ile powinien zarabiać. I jakby szczególnie sąsiedzi często jakby są mniej życzliwi i mówią, ten ma za drogi samochód i w takim razie należy mu się domost. I wtedy po prostu to się zdarza, a tak naprawdę w takim mieście jak Warszawa nikogo nie interesuje, czy ty jeździsz Porsche, czy Bentleyem, czy Fiatem 126P. Tak, jest bardzo duża anonimowość. Jest bardzo duża anonimowość i jakby łatwiej jest tak naprawdę
być anonimowy, tak? A wiem, że sam słyszałem, nie mówię, że tak jest zawsze, ale słyszałem, że bardzo w małych miejscowościach bywa tak, że ktoś tu kupi drogi, bardzo drogi samochód, i to jest oczywiście rzecz względna, ale tak naprawdę potrafi sąsiad złożyć donos, on na pewno nie zapłacił podatki, dlatego ma tyle kasy, dlatego zajmijcie się tym. I jakby jeżeli taki urzędnik robi to po prostu z takiego donosu, to też jest przykra sytuacja, prawda, że szuka po to, żeby tylko znaleźć, więc ja oczywiście jestem też, mam firm w Lublinie i jak najbardziej, ale no te gdzie są pieniądze, bo moje miliony przychodu w Warszawie nie robią na nikim wrażenia. Tak, a gdybym był w malutkiej miejscowości zarejestrowany, to generalnie byłbym potentatem i generalnie byłbym... Byłbyś ciągle pod tak zwaną lupą. A nie chcę być pod lupą, tak? Więc tak. Wolę być tam być po prostu jak w Chinach trochę rozproszony. Znaczy to jest troszeczkę inaczej rzeczywiście. My mamy kontakt z paniami urzędniczkami, które weryfikują, czy klienci rzeczywiście mają z nami podpisaną umowę, czy mają prawo posługiwać się tym adresem w KRS-ie i tak dalej, i tak dalej. Ten kontakt jest tak miły, tak sympatyczny, że no, uważam, że akurat urząd, pod który my podlegamy, jest mega przyjazny w ogóle i pro kliencki, jeżeli mogę to tak nazwać. Podkodnikowy, tak? Tak, w ogóle dla klientów. Tak. Ale nie tylko, bo no zdarza się dzisiaj, szczególnie przy działalnościach gospodarczych, że podatki jednak płaci się wedle miejsca zamieszkania przy działalności gospodarczej, nie przy spółce. Więc mamy do czynienia z innymi urzędami skarbowymi w Warszawie i nie zdarzyło mi się mieć... że tak powiem, niesympatyczny kontakt. Ja pamiętam na przykład, ja też w Lublinie na przykład nigdy nie doznałem jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, natomiast w Warszawie miałem wiele kontroli, to nie jest tak, że nie ma kontroli, jeżeli chcesz mieć zwrot VAT-u. Zawsze masz kontrolę, to trzeba o tym pamiętać. Tak, albo chcesz się zarejestrować jego podatny VAT-u, to masz kontrolę, bo oni pilnują, żeby nie doszło do rejestracji spółek, które są takimi jakby słupami. Ale to mnie cieszy, bardzo uszczelnia z drugiej strony system i bardzo pomaga takim legalnym podmiotom działać swobodnie. Mhm. I ja na przykład pamiętam, że jeżeli miałem kontrolę VAT-u i tam miałem parę tysięcy VAT-u do zwrotu tu w Warszawie, to kiedyś była taka sytuacja, że pani powiedziała, to brakuje mi tych i tych faktur, bo ich nie widzę w swoim systemie. Proszę wysłać skan. I ja wysłałem tam skan o godzinie 16:00. O 9:00 rano już miałem pieniądze na koncie. Parę tysięcy VAT-u. Tak. I jakby to nie jest tak, że oczywiście one od razu wysłały. Ale pamiętam też sytuację, w której pani powiedziała, okej, kontroluję pana, bo to jest rutynowa sprawa. Jeżeli mamy oddać pieniądze, to musimy to sprawdzić wszystko. Ja rozumiem. Jeżeli chce pan pieniądze szybciej, zapraszamy, że pan przyjechał do nas podpisać protokół i pieniądze będą praktycznie w ciągu tygodnia czy tam jakiegoś czasu. A jeżeli chce pan oczywiście się nie fatygować, tylko korespondencyjnie załatwić, to będzie dłużej. Mhm. Więc ja oczywiście potrzebowałem tych pieniędzy wtedy, więc wsiadłem w samochód, pojechałem i to był jedyny mój wizyta w urzędzie skarbowym, bo wszystkie na przykład zaświadczenia o niezaleganiu i tak dalej załatwiam korespondencyjnie. I zobacz, jaka miła wizyta. Tak, przyjechałeś, tak. Podpisałeś dokument, dostałeś zwrot VAT-u. I miałem wrażenie, że to moje parę tysięcy to jest tak naprawdę może nie tyle błaha sprawa, ale można powiedzieć, że sprawa, którą trzeba załatwić, żeby ona nie leżała na tym biurku i po prostu, a nie jest problemem, który tak naprawdę robimy wszystko, żeby tych pieniędzy nie oddać. Mhm. Więc jakby czułem, że te panie są po to, żeby sprawdzimy wszystko, żeby było, tak, że to jest uczciwie prowadzone. Natomiast to nie było, nie czułem, żeby to było, nie wiem, tak było być może kiedyś. Nie było interpersonalnych wycieczek do ciebie, bo żadna z pań cię nie znała personalnie, więc nie ryzykowałeś tym, co często ryzykuje się w mniejszych miejscowościach, że bardziej jakieś takie wycieczki osobiste mogą się zdarzyć. Ja nigdy tego nie doświadczyłem, natomiast znam taką sytuację, z kolegami opowiadał taką sytuację, że jest bardzo znaną osobą, pochodzi z bardzo małej miejscowości i tam miał działalność gospodarczą założoną. I wezwała go pani na kontrolę, powiedziała, że musi coś wyjaśnić, musi coś podpisać. I się później okazało, że wezwała, dała mu 500 zł mandatu, że czegoś tam nie dopełnił jakiegoś obowiązku. Po czym, skoro już pan jest, to niech pan podpisze dla mojej córki, bo jest pana fanem. Książkę, coś takiego.
No i to się sobie strasznie, że on jeździ całą Polskę po to, żeby wyjaśnić sprawę skarbową i ktoś mu po prostu ściągnął przez całą Polskę tylko dlatego, żeby mu dać mandat, ukarać go za jakieś tam, nie wiem, uchybienie w jakiejś tam procedurze, pierdoła generalnie taka. Można było korespondencyjnie załatwić, ale już skoro jest, no to generalnie... Tak, to było... Ja nie mówię, że tak jest, ale jakby wydaje mi się, że im mniejszy urząd, tym trochę może być więcej na takie coś przestrzeni. Ja nie spotkałem się z czymś takim nigdy. Natomiast kiedy jestem w Warszawie, od tych To już w ogóle, bo wszystko da się załatwić korespondencyjnie, da się załatwić. Ja w ogóle mam księgowego w Poznaniu, więc księgi rachunkowe prowadzę w Poznaniu i w Lublinie tak naprawdę prowadzę, mam biuro, gdzie nie przetrzymuję żadnych dokumentów. Wszystkie dokumenty są w firmie księgowej, zarówno księgowe dokumenty, jak i dokumenty takie przychodowe i kosztowe, więc kontrolę gdyby była, to się ma odbywać w Poznaniu, nie u mnie w firmie, żeby zakłócać pracę. Tylko u księgowego, tak? Bo ja wszystkie dokumenty staram się je wystawiać i wysyłać je tam, żeby u mnie nie było miejsca na to, żeby była kontrola. Pamiętajmy o tym, że to dyrektor wedle przepisów, dyrektor przedsiębiorstwa decyduje, gdzie ma się odbyć kontrola skarbowa. Jeżeli już dochodzi do sytuacji, że ta kontrola ma się odbyć, to dyrektor przedsiębiorstwa o tym decyduje, czy dowozi dokumenty do urzędu skarbowego, czy wyznacza miejsce, w którym ta kontrola ma się odbyć. Więc... Teraz pytanie, czy jest kontrola na moje zaproszenie? Czy pytanie, kontrola to jest jakby niechciana kontrola? Bo jeżeli jest niechciana, to zapraszam do Poznania. Jeżeli jest kontrola, którą ja zaprosiłem, bo chciałem odzyskać swoje środki, tak, to wtedy mówię, okej, to ja wam przywiozę te dokumenty, żeby było szybciej, bo mi zależy na czasie. Ale wiesz, to nie tylko jeszcze kwestia jakby urzędowa i jakiegoś większego zrozumienia całości sytuacji, że takie firmy jak wirtualne biura istnieją, będą istniały, że to się jednak sprawdza, bo korespondencja zawsze jest dostarczona, tak? Jeżeli jest taki klient, ma podpisaną umowę, to ta korespondencja zawsze zostanie do niego dostarczona, ale to są też... Wiesz, inne sytuacje. Przede wszystkim w przypadku, jeżeli rejestrujesz spółkę pod swoim adresem, od razu ujawniasz swoje dane, gdzie mieszkasz. Tak? I to jest widoczne w KRS-ie. Wszyscy widzą, nie każdy chce. Tak, wszyscy widzą od razu, gdzie ty mieszkasz. Nie każdy chce, żeby ktoś, nie wiem, zapukał do ciebie i powiedział, panie, źle rozpoczęłeś moją reklamację, tak? Tak. Niezgodnie z moją wolą. Dokładnie. Mało tego, pamiętaj, że wyższy podatek od nieruchomości musisz płacić w przypadku, kiedy to prowadzisz działalność pod adresem zamieszkania, a dodatkowo musisz mieć zgodę współwłaściciela. Urząd Skarbowy zażąda od ciebie zgody współwłaściciela nieruchomości na prowadzenie działalności. Więc jeżeli nie jest to tylko twoja nieruchomość w postaci domu, to będziesz musiał również przedstawić zgodę drugiej osoby, która może ci tej zgody po prostu zwyczajnie nie dać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkania, muszą mieć zgodę właściciela, a właściciel musi mieć zgodę wspólnoty mieszkaniowej, która też nie zawsze taką wydaje, że w lokalu może być prowadzona działalność, jakakolwiek działalność gospodarcza. Bo oczywiście właściciel, który nawet wyraziłby zgodę na prowadzenie działalności w mieszkaniu, musi zapłacić wyższy podatek od nieruchomości. Okej, ale teraz podyskutujmy o tym, tak zobaczymy. Powiedz mi teraz, na jakiej podstawie, ty wiesz o tym, bo Urząd Skarbowy może żądać zgody wspólnoty. Bo to jest jakby w pewnym sensie zmiana przeznaczenia, która wymaga zgody wspólnoty. Tak. Mieszkaniowej. Tak, natomiast jakby nie wynika to z przepisów wprost. Ja nie wiem właśnie, wiesz co, ja gdzieś to miałam, w tej chwili ci nie zacytuję przepisu, którego to dotyczy, ale tyczyło to bezpośrednio właśnie mojego klienta, który przeniósł swoją, znaczy nie udało mu się po prostu zrobić wpisu do VAT-u, bo takie sytuacje zdarzają się na ogół przy wpisie do VAT-u. Chciał zostać VAT-owcem i Urząd Skarbowy zażądał jakby zgody wspólnoty właśnie tutaj mieszkaniowej. W związku z czym jednak przeniósł działalność do mnie. Okay, tak? Czyli po prostu... Miałam przypadki, że klienci, którzy do mnie przyszli,
Urząd Skarbowy przyszedł sprawdzić, czy rzeczywiście pod tym adresem, w tym lokalu, w tym mieszkaniu jest prowadzona działalność, nikogo nie zastał, raz, drugi, trzeci, no bo ta osoba była gdzieś tam na spotkaniu, w związku z czym uznał, że ta działalność jednak nie jest prowadzona pod tym adresem i klient nie uzyskał wpisu do VAT-u, tak? A my zawsze w tym biurze jednak jesteśmy, biuro jest czynne, można to zweryfikować. Ja pamiętam, że z 8 lat 100% nie było takiej sytuacji, że korespondencja nie doszła. Był jeden taki przypadek, tak, w którym jakby z premedytacją nie odebrałaś mojej korespondencji, tak, bo skończyła się mi umowa, tak, na jedno ze spółek. Ale przypomniałam, tak, ci pisałam maile, Daniel, tak, skończyła się umowa, nie będę mogła wziąć ci korespondencji. Tak, a ja wtedy akurat nie wiem, czy tych maili nie widziałem, czy zmieniałem sekretarkę po prostu. Chyba zmieniałeś wtedy sekretarkę, tak, i ty pamiętam, że miało to parę tygodni, ja się tym miałem zająć, ale w końcu się nie zająłem. Tak. I ty uznałeś, że już ileś mi można upominać i mówisz, okej, skoro nie chcę przedłużać, to tak naprawdę już tej spółki nie ma. Tak. I mówię, kurde, a to akurat była ważna sprawa i ja nie sądziłem, że urząd, kiedy we wniosku było napisane, oczywiście siedziba w Warszawie, ale adres do korespondencji jak W, grubymi, wytłuszczonymi, Lublin, to czasem sąd, KRS, wszyscy wysyłają jak po prostu. Ale Daniel, ja pamiętam tą sprawę, bo ten urząd z Lublina do nas się odezwał w tej sprawie i zadał pytanie, czy ta konkretna spółka nadal ma u Państwa siedzibę, tak? Czy nadal może się tym adresem posługiwać? Ja pamiętam, że ciężko mi było na to odpowiedzieć, bo po tylu latach nagle przy takiej ilości spółek, pisaniu maili do Ciebie, powiedziałam Panie, że z przykrością muszę Pana poinformować, że na dzień dzisiejszy nie, może jutro tak, ale nie. I pamiętam, że chyba wtedy Ci cofnęli jakieś... Tak, to było pozwolenie na budowę, na które ja czekałem. Tak, i oni się starać i teraz na nowo. Wnioskodawca był, było napisane wprost, adres korespondencyjny Lublin. Ale oni czasami tego nie widzą, ignorują. Czasami notariusz pisze też we wniosku, w akcie notarialnym, adres korespondencji jak W jest na Lublin. Oni walą te księgi do Warszawy cały czas i no, nie zmienisz tego, tak? I... No, ale adres jakby rejestrowy jest jasne, ale jeżeli, w KRS-ie, no, oczywiście, tylko że jeżeli we wniosku wpisujemy, że to jest obowiązujący adres korespondencyjny, wiem, to powinny ich obligować, ale wiem, oni wolą, robią po swojemu. Ale ja pamiętam, ja się bardzo tą sytuacją zdenerwowałam i zestresowałam, bo ja, odbierając korespondencję, która przychodzi do klienta, podpisuję ją z imienia i nazwiska. Klient upoważnia mnie, Elizę Wiączek, do odbioru i to jest czasowe korespondencji. I moje się i skończyło po prostu. Czas trwania umowy. Ja nie mogę podpisać, wziąć na siebie odpowiedzialności podpisania listu poleconego w sytuacji, kiedy nie mam już takiego podmiotu, tak? No ale na szczęście to się dobrze dla Ciebie chyba jednak skończyło. Nie no, akurat to nic wielkiego się tam nie stało, chociaż tam chodziło o pieniądze, bo każdy tydzień z zwłoki odwlekał moją budowę, więc jakby ja miałem kontrakt z wykonawcą, czekałem i teraz jak ja nie dobrałem tego w danym tygodniu, tylko dwa tygodnie później, to termin prawomocności tego pozwolenia, termin prawomocności leciał dużo później, więc nie mogłem zacząć budowy tak szybko, jakbym chciał. Ale de facto jakoś nic wielkiego się nie stało. Jakoś, ale pamiętam, że to był taki jedyny przykład, gdzie można powiedzieć, zawsze ja wiedziałem, że nawet jak jest długi weekend, zawsze jak zawsze, święta, tak, co i święta, tak dalej, to wszystko zostanie odebrane, powiadomione, no to akurat masz taki pakiet, że od razu dostajesz skany. Po 5 minutach wychodzi mi stanę, że ja już od razu mam. Masz wszystko skanowane, jest wszystko na mailu, więc no jest to na pewno taka wygoda, że no nie musisz zawsze być pod tym adresem mieszkania, domu i tak dalej. Bo nie każdy ma taki sekretariat, biuro i jakby dziewczyny, które siedzą cały czas, odbierają. My jesteśmy zawsze. Tak. My tą korespondencję zawsze przyjmiemy, zawsze odbierzemy, zawsze Cię powiadomimy, zawsze Ci ją zeskanujemy. Business Rider. A tak powiedz mi, często ludzie przenoszą spółki na przykład z innych miast do Ciebie, bo muszę ja na przykład, ci powiedzieć, ja przenosiłem Daniel, dwa razy chyba do Mina. Tak, i ja mam... Ja myślę, że mogę lekką ręką powiedzieć, że 70% moich klientów wcale nie jest z Warszawy. Mhm. 70% moich klientów jest z całej Polski. To są ludzie z całej Polski, którzy fizycznie prowadzą swoje biznesy, mają biura handlowe, swoje fizyczne biura, których zatrudniają ludzi, sekretarki, tak, pracowników i tak dalej. I oni mają je w całej Polsce, ale adres chcą mieć warszawski. I ja mam większość takich klientów. A ja ci powiem jeszcze inny przykład, że jakby z korzyści, bo mam taką też spółkę, która handluje customer, która handluje przemysłowymi artykułami, która Łożyska, części
customer. Też jest u Ciebie, tak. Jakby, i który handluje łożyskami, jakimiś takimi rzeczami. Czyli my dostarczamy do lubelskich firm, fabryk przemysłowych różne podzespoły przemysłowe, prawda? I mówił mój wspólnik, że kiedyś do niego, jak był na rozmowie z firmą, z dużą firmą, taką właśnie przemysłową, to zobaczyli gdzieś tam w stopce, w wizytówce, że wiecie, film z Warszawy, to i co innego, tak? To, i tak to, jest, i jakby to wygląda inaczej, jeżeli jest firma z Warszawy, to podejrzewam, prawdopodobnie ma wielkie biuro, ma biurowiec w ogóle swój, to jest duża firma, a tak naprawdę to jest spółka, gdzie tam są jedno, dwie osoby pracują tak naprawdę de facto, zarejestrowana jest u Ciebie, ale jest w Warszawie. Teraz dla ludzi z Lublina, bo jak można powiedzieć, było takie myślenie, że to, skoro to jest firma z Warszawy, to jest nie może nie to, że solidniejsza, ale że większa, że za tym coś stoi, większy jakiś kapitał i tak dalej. Jakby to są takie mity, które ludzie wierzą i które pomagają w pewnym sensie. Tak, ale wiesz, jest jeszcze taka sytuacja, że pamiętaj, ja obsługuję firmy, które są naprawdę bardzo duże. Ja nie będę teraz z nazwy jakby tutaj ich wymieniać, ale są to firmy na skalę całej Polski i tak dalej, znane, których produkty kupimy praktycznie, nie wiem, w każdym sklepie, i ja mam takich klientów. Ale dzięki temu, że oni mają adres warszawski, unikają wycieczek do swojego fizycznego biura, które jest w drugim końcu Warszawy, w drugim końcu Polski, tak? Jakby wycieczek? Takich klientów, którzy oni nie prowadzą na przykład sprzedaży bezpośredniej, tak? Takiej detalicznej i tak dalej. I teraz unikają takich sytuacji, że ktoś z ulicy do nich przychodzi, bo przychodzi do nas, my jesteśmy tym kontaktem i od nas się dowiaduje, że ta firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej, że proszę zadzwonić na ogólny numer telefonu, jeżeli Państwo chcecie więcej informacji. I takich firm mamy sporo, że właśnie unikają tego, że tak z ulicy ktoś do nich wchodzi, przychodzi, tak, zawraca głowę i tak dalej, no bo do nas przychodzą. Tak, skupiają się na swoim biznesie. A my niestety jakby, no klienci, nas tutaj wiąże umowa poufności i tak dalej, my nie udzielamy informacji na temat, gdzie de facto fizycznie znajduje się biuro, nie podajemy numerów telefonów, nie podajemy adresów mailowych i tak dalej, bo wychodzimy z założenia, że firma na tyle się reklamuje i na tyle udostępnia dane swoje kontaktowe na swoich stronach internetowych, na tyle, na ile uważa, że jest to potrzebne. Tak, ale są też takie osoby, które mają różne działalności, prawda? I takie. Tak. I osoby znane też wiem, że są u Ciebie, które zajmują się, mają jakąś tam swoją usługową działalność po prostu. Tak. Więc jakby to jest w pewnym sensie. A czy masz jakieś takie przypadki, takie historie, które były dosyć kontrowersyjne albo takie zaskakujące, co Wam się wydarzyło? Bo też rozmawialiśmy wcześniej w biurze, że właśnie, że służby socjalne wjechały do Ciebie, bo... Tak, to jest właśnie taka druga strona medalu prowadzenia tego biznesu, że to zawsze my jesteśmy tym pierwszym kontaktem, dlatego że adres danej spółki, który widnieje w KRS, czy działalności, który widnieje w CIDG, jest podany u nas. W związku z czym, jeżeli z jakichkolwiek względów, jakakolwiek służba zainteresuje się danym podmiotem, przechodzi najpierw do nas. I rzeczywiście pierwsze wizyty, z którymi miałam do czynienia, były dosyć mocno stresujące, ale muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj to jest po prostu, no ja muszę udzielić informacji, które mam, które posiadam, tak? Te, co muszę, i te, które są jakby jawne w miarę, tak? W miarę jawne. Natomiast te wszystkie osoby, które są przychodzą, one też naprawdę są miłe, sympatyczne, tak. Nie zdarzyło raczej mi się... w kominiarkach i z bojownikiem. Nie. Ja nawet prosiłam naszego, tak się ułożyło dzisiaj, że nawet dzielnicowy nieraz dostarcza takie proste rzeczy jak mandaty, ale też go prosiłam, żeby nie przychodził do nas w pełnym umundurowaniu i nie straszył klientów, tylko po cywilnemu, więc zresztą rzadko kiedy służby przychodzą ubrane w jakiś inny sposób niż po cywilnemu. Jak wchodzą do biura i dopóki nie wyciągną, jak ja to mówię, blach, to tak naprawdę nie wiesz, czy wszedł nowy klient, czy, czy weszła jakaś służba. Ja często tak mam mandaty, też przychodzą do Ciebie, tak? Zdjęcie z fotoradaru. Zdjęcie z fotoradaru przychodzą, ale nie zdarzyło się jeszcze, żebyś chyba tam gdzieś unikał zapłaty, bo jeszcze dzielnicowy w Twojej sprawie chyba u mnie nie był. Nie, znaczy, unikam jak tylko mogę, ale ostatecznie
ostatecznie płacę, no bo też... Znaczy ostatecznie ze zwrotu, jeżeli masz podatku, to ci w końcu ściągną, jak tak, rozliczasz. Ja mam samochody moje na spółki, więc jakby... One nie są moje osobiste. Natomiast jakby mam taką strategię, że prowadzimy polemikę z wystawcą mandatu tak długo, jak się tylko da. W takim sensie, że podważając wszystkie ich narzędzia do tego, żeby zrobić mi to zdjęcie, a już jak się nie da, no to wtedy sprawa ma iść do sądu. Tak. Chociaż miałem o tym sprawę, która poszła do sądu, którą wygrałem, bo dostałem mandat za wjazd na zakaz ruchu. Dostałem 2 metry za znakiem i sąd mnie nie tyle, że uniewinnił, ale zmiarkował mi mandat z maksymalnego 500 zł na naganę. Czyli dostałem naganę. Odwoływałem się tak długo, skutecznie, no bo uważam, że zakaz ruchu to jest znak, którego nie można przekraczać. Natomiast rozumiem, że jak ktoś wjedzie na autostradzie pod prąd, to może dostać maksymalną karę. Jeżeli ktoś stał metr za znakiem, tak naprawdę, chwilowo tylko, z różnej tam potrzeby swojej, i ma dostać maksymalny wymiar kary, to uważam, że to było niesprawiedliwe. Ja bym zapłacił 100 czy 200 zł. Oczywiście było to przewinienie z mojej strony i odwoływałem się tak długo, jak sąd mnie ukarał naganą po prostu. No i super. Znaczy ja ci wracając do tego, co pytałeś, tak zdarzyło mi się usłyszeć przez telefon, że jestem złą kobietą. A dlaczego? A no właśnie była taka sytuacja, że klientowi skończyła się umowa. Dostał dużo wcześniej ode mnie na maila komplet nowych dokumentów, dostał nową fakturę do zapłaty z informacją, że oczywiście jeżeli chce, żebyśmy dalej świadczyli usługę, dalej odbierali korespondencję, no to musi tą nową umowę podpisać, odesłać, zapłacić fakturę. Klient tego nie zrobił. Po terminie ja również wysyłałam ponaglenia, przypomnienia, że naprawdę nic nie będę odbierała i tak dalej, i tak dalej. No ale nie było reakcji. Nie zadzwonił, nie napisał, panie Lizo, spóźnię się, cokolwiek, coś się wydarzyło i tak dalej. Po prostu kontakt się urwał całkowicie i zadzwonił do mnie po jakimś tam dłuższym czasie, bo nie odebrałam jakichś ważnych listów do niego, listów poleconych, tak? No i powiedział mi przez telefon, że właśnie że jestem złą kobietą i że go skrzywdziłam. Także zdarzają się takie sytuacje, ja mówię, że... Dlatego tak jak widzę, to chyba ty sama wybierasz klientów i jakby jeżeli jest jakaś firma podejrzana, tak naprawdę, która może działać w jakiejś dziwnej branży, to Daniel, nigdy nie wiesz, tak naprawdę nigdy nie wiesz to, że jest jakieś PKD, które widnieje w umowie spółki czy w akcie notarialnym, to tak naprawdę nigdy nie wiesz do końca, z kim podpisujesz umowę. Mi przez te lata, które prowadzę ten biznes, to tylko na początku, jak te wirtualne biura w ogóle zaczęły powstawać i ludzie, którzy z zamiarem już od początku, że będą robić przewały na VAT-ie, myśleli, że wirtualne biuro to jest dla nich taka ochrona, bo nie będzie z nimi kontaktu, to oni się bardzo pomylili, tak? No bo jest kontakt, bo jest kontakt z nami, ta korespondencja, to wszystko jest dostarczane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest tak, że praktycznie 100% klientów, którzy podpisują umowę, to są klienci, którzy chcą poprowadzić biznes, natomiast nie potrzebują własnego biura, bo pracują zdalnie, bo pracują u klienta, od klienta na terenie całej Polski i tak dalej. I nie potrzebują wynajmować biura i płacić za nie miesięcznie 2000 czy 3000 zł. Nie potrzebują wynajmować sekretarki za ileś tysięcy złotych miesięcznie, która będzie im jakąś korespondencję odbierała. Szczególnie, gdy mają jedną firmę, prawda? Dokładnie, więc przychodzą do nas. My jesteśmy w głównym punkcie komunikacyjnym w Warszawie, w samym centrum, więc gdziekolwiek, czy z metra, czy z tramwaju, czy z autobusu, zawsze po drodze mogą odebrać korespondencję. Pomijam, że z Warszawy jest mniejszość. My raczej odsyłamy oryginały korespondencji klientom, kurierami po prostu tam, gdzie sobie życzą na koniec miesiąca, żeby te wszystkie dokumenty mogli przekazać do księgowości. Musicie pamiętać, że jakby urzędnicy w Urzędzie Skarbowym doskonale znają nasz adres i wiedzą, co oznacza podanie i zarejestrowanie Nowogrodzka 31. Te panie doskonale wiedzą, ci urzędnicy, którzy nie tylko panie, bo i panowie przemili, którzy tam pracują, zdają sobie sprawę, że jest to wirtualne biuro, tak? Ale jakby no jest lista pytań, na które trzeba, bo czasami klienci potrafią się właśnie tam przestraszyć, nie wiedzą, co zrobić i tak dalej. Bo jestem
ja zawsze mówię. Czynności sprawdzające, tak? Tak, to brzmi czynności, jak kontrola. Tak, to nie jest kontrola. Szczerze i uczciwie odpisać, tak, że nie potrzebuję fizycznego biura, bo moja działalność jest taka, a nie inna. I nie potrzebuję mieć fizycznej, istniejącej takiej siedziby mojej, gdzie będzie stało biurko, krzesło i tak dalej, bo pracuję u klienta, bo pracuję zdalnie i tak dalej. I to jest tylko i wyłącznie adres, który jest mi potrzebny do rejestracji, gdzie korespondencja jest, jest odbierana i na takie po prostu pisma się normalnie odpowiada. Ja tak mówię tak, że to jest standardowe pismo, które oni wysyłają i tak. Odpowiedzi zawsze standardowe. Te same pytania są te same odpowiedzi i można powiedzieć, oni mają sprawę załatwioną. Oczywiście, jeżeli mamy firmę, która działa i która, no, ja nie otrzymałem nigdy odmowy rejestracji polskiej. Nie zdarzyło mi się, żeby którykolwiek z moich klientów otrzymał odmowę, mógł ją mieć mocno przedłużoną, ale to z własnej winy, bo niestety zdarza się, że klienci, którzy zarejestrują u nas spółkę, nie przyjdą podpisać z nami umowy. I w momencie, kiedy po jakimś czasie zgłaszają się do VAT-u, no niestety muszą się tą umową wylegitymować. Tak. A mówiłaś mi, że panie skarbówki też kontrolują. No tak, i to jest bardzo fajne i właśnie bardzo, bo to jakby bardzo ukróciło troszeczkę no, takie oszukiwanie, dlatego że dzisiaj spółkę w KRS-ie rejestrujesz na oświadczenie. Do KRS-u nie musisz załączać umowy, która ci umożliwia ten czy inny adres rejestracji. To zostało zmienione ileś tam lat temu, bo pamiętam 2012 i 2013 trzeba było załączać umowę najmu do KRS-u. Ale, ale chyba umowę najmu się też załącza, jak się robi tradycyjną formą. Nie, już teraz nie wymagają? Nie, absolutnie właśnie nie, to zostało zmienione. W związku z czym powstał wysyp spółek, ludzi, którzy żałowali te 50-60 zł miesięcznie na to, żeby legalnie ten adres opłacić, bo w KRS-ie mu go po prostu zarejestrowali, niezależnie jaki adres podał, tak? Niezależnie ta spółka była rejestrowana. No a w tej chwili jest tak, że jeżeli rejestrujesz się do VAT-u, to pierwszą rzeczą, o którą prosi cię Urząd Skarbowy, to jest tytuł prawny do adresu, którym się posługujesz. I oprócz tego, że ty załączysz, powiedzmy, kopię umowy ze mną, Urząd Skarbowy weryfikuje to również u mnie. Czy rzeczywiście jest ta umowa jest aktualna. Jest aktualna, czy rzeczywiście ja ją podpisałam i czy ona obowiązuje, tak? I bardzo mocno ukróciła właśnie takie oszustwa. A jeżeli zakończy ci się umowa i nie przedłużysz i nie wyrejestrujesz spółki jakby z adresu, czyli na przykład z mojego adresu, no to oczywiście Urząd Skarbowy dosyć szybko to zweryfikuje i pierwsze co robi, wykreśla cię z NIP-u, czyli nie możesz prowadzić, wykreśla cię z VAT-u, masz później duże problemy, więc nie wiem czy warto, bo pytałeś się o takie jakieś sytuacje mniej ciekawe, tak? Więc no nie wiem, czy warto dla kilkudziesięciu złotych miesięcznie ryzykować takie sytuacje, nie, tak? Nie, to raczej bo mi się to nie opłaca, tak? Mhm. Eliza, dziękuję Ci w takim razie za świetną rozmowę. Mam nadzieję, że ja o tym nigdy nie mówiłem, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was wartościowe. To w jaki sposób ja prowadzę tutaj biznes w Warszawie, mieszkając w Lublinie na co dzień, także myślę, że to, co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, było na pewno dla Was ciekawe, także dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki i serdecznie zapraszam. Tak.